Zostawmy to jeszcze. I proszę Państwa, Pan Profesor Andrzej Strumiło nie namalował wprawdzie tego, bo to też jest znakomita reprodukcja. Ale Pan Profesor Strumiło to na dzisiejszą aukcję podarował. Jest to Wilno. Znakomita, jak Państwo poznajecie od strony Ostrej Bramy, ulica Dominikańska i Instytut Szlachetnych Ludzi. Tak to się kiedyś nazywało. Ze zbiorów znanego 250. Już radośnie. Kto da 300? 300. Wartości szczególnych. I 350 po raz pierwszy. 350 po raz drugi, ostatnia chwila do namysłu. Ale to co i tak. Gratulujemy serdecznie. Proszę Państwa, nie męczyłbym Państwa już. 200 zł za tę koszulkę. Komu, bo idę do domu. Podpis autentyczny, koszulka autentyczna. Co prawda za szkłem, ale prawdziwy materiał można wyjąć z tej szyby, ubrać się, wszystko jest fajne, prawda? Ale ta monografia ma ten szczególny walor, że jest podpisana przez pana prezydenta Kaliskiego. Jeśli nie jest, to zaraz będzie. Jest. Jest podpisana, jest dedykacją. A i chcemy za nią naprawdę tyle, ile w księgarni. Nawet nie. U kopciarza wydawnictwie to za 100 zł można kupić i my też chcemy za to 100 zł. I 250 po raz trzeci, pan Zbigniew Wisielski, Zbyszek zakończył tą licytację w bardzo ładny sposób. Wszyscy wykupowali kawałek rzeki, kawałek miasta, dorożkę. On kupił całe miasto i to więcej. Proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za udział w dzisiejszej aukcji. Na 14 finał właśnie ją oferował. Ja mówiłem cenę wywoławczą, pamiętam, 200 zł. I jeżeli ktoś z Państwa da za tą pracę nagrodzoną, utytułowaną 200 zł, to rozpoczniemy w ten sposób licytację. 200 zł. Jest 200 po raz pierwszy. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Czy jest 250? Tak się zastanówmy, przyjrzyjmy. Karpetkę podnosisz? Nie, możesz okiem robić. Po raz trzeci pan prezydent Marczewski jest szczęśliwszy na wyglądach. Ojej, na sam koniec taki smak. Proszę Państwa, to co? Zaczynamy licytować. 300 po raz pierwszy. Kto daje 300? 350 po raz drugi. 500 po raz pierwszy. Ktoś daje? 500 po raz drugi. I się teraz zastanawiajcie Państwo, kto pierwszy, ten lepszy. Bo 500 po raz trzeci.
sprzedana. Tym jakoś damy. Się ustawić.
co, jeszcze chcesz pić? Raz, drugą. Łukasz, gdzie autobus? Dziesięć. 11. Raz. Materiał. Dziewczyny, zróbcie sobie z Konrada zdjęcie, dopóki jeszcze młody i ładny. Po południu już zalot będzie. A ja nie mam poradu. Coś się robi. A za to są inne. Tak. Ilu masz Mikołajów? Widzisz? Gości. Do czego? Do czego? Tu jest dwóch, tu jest dwóch, tu jest dwóch. Dobrze, patrzę. Ja mam takiego fajnego gościa się dzisiaj. Się spóźnili. Cześć, Kasia. Powiedz mi, Konrado, w ogóle co ty tutaj robisz? Nie wiem, jakoś się zgubiłem po drodze i zobaczyłem, że tu jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 14 finał i stwierdziłem, że no dobrze się tu zgubiłem, że tu jestem, w dobrym miejscu. Po drodze do Hiszpanii się zgubiłeś. Po drodze, nie wiem gdzie, ale po drodze chyba do największego serca w Polsce, tak. No tak mi się wydaje, ale powiedz tak w ogóle, no dobrze, zgubiłeś. No to bardzo dobrze. I powiedz mi tak ogólnie, jak ci się podobają suwałki? No, znaczy, co się tu w ogóle dzieje? No Mikołaje chodzą po suwałkach. To jest chyba zakręcone i szalone miasto strasznie. Kto widzi z Mikołaja 8 stycznia? No chyba tylko w Polsce w suwałkach podczas 14 finału Wielkiej Orkiestry. A powiedz mi w ogóle, co ty tutaj będziesz robił? Bo tak, przyjechałeś, no dobra, zgubiłeś się. Łazi tutaj za tobą tyle Mikołajów. Witamy się z... Ale co ty tutaj będziesz robił, prócz pozdrawiania się z Mikołajami? No, myślę, że będziemy tutaj rozkręcali bardzo dobrą imprezę. Będziemy tutaj namawiali wszystkich do tego, żeby wspólnie sobie pomagali. To jest ogromny dzień, bardzo ważny, ogromnej solidarności. Także będę po prostu namawiał tego, żebyśmy zostali tutaj wszyscy razem w suwałkach na tym placu. No i oby tak było. Udanej zabawy. Hey! Jedno małe pytanie. Słucham. Czy popiera Pani Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Oczywiście, no oczywiście i to bardzo. A czy wrzuciła Pani już dzisiaj coś do puszki? No jeszcze czekamy tak okazję, żeby to wrzucić komuś. Czyli na pewno będzie miała Pani dzisiaj orkiestrowe serduszko? No oczywiście. Dziękuję. Wracamy dopiero z kościółka. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, ja tak przepraszam, mam takie małe pytanie. Czy popiera Pan Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Oczywiście, jak najbardziej. A czy wrzucił Pan dzisiaj coś do puszki? Zobaczy Pani, wrzuciłem raz i teraz drugi raz. Już w tej chwili nie mam, bo w kościółku musiałem trochę zostawić grosza. Ale na spacerek wyjdę, to jeszcze będę życzliwiej. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Przepraszam. Dzień dobry. Przepraszam. Mam takie małe pytanie. Czy popiera Pan Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Tak, popieram. A wrzucił Pan już dzisiaj coś do puszki? Dzisiaj nie wrzuciłem, bo nie było okazji. Znaczy nie mam dzisiaj na razie. Dobrze, dziękuję. Dzisiaj. Mikołaju, powiedz, co ty dzisiaj tutaj robisz? Dzisiaj jest taki zlot Mikołajów i wszyscy razem spotkaliśmy się w suwałkach, prawda? No tak, no ale tak. Co ty będziesz tutaj robił? No przyjechałeś na zlot, no to chyba będziecie tańczyć, śpiewać, bawić się, no. Numero uno, po pierwsze, będziemy zbierać pieniądze na dzieciaki, to jest przede wszystkim, żeby wszyscy się świetnie bawili, prawda? No i po drugie, wspaniała zabawa, świetna. Mikołaju, a rozkręcisz swoich kolegów? Oni są już rozkręceni. No właśnie widzę, więc życzę powodzenia. No, dzięki serdeczne. O, patrz! Dziewczyny, co wy tutaj robicie? Uciekają, no dobra. Agnieszka! Właśnie, proszę pana, niech mi pan powie, co pan dzisiaj tutaj robi. No jak to co robię? No jestem... Uczestniczę z jednym z członków zespołu orkiestry, która zbiera pieniądze na dzieci, na sprzęt dla dzieci, które brały udział w wypadkach drogowych. A co pan trzyma w ręku? No właśnie, defibrylator, który właśnie zakupiliśmy pierwsi w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Polsce zresztą. No i chcemy po prostu rozpropagować wśród instruktorów, kierowców, obsługę tego przyrządu. Mogą się znaleźć w różnej sytuacji na drodze i trzeba będzie udzielić pomocy i nie będą mieli skorzystać z tego przyrządu. Właśnie chcemy to robić na co dzień u nas w suwałkach. Czyli przede wszystkim szkolenia.
Tak, przede wszystkim szkolenia, no i oczywiście i pełna informacja, że ten przyrząd znajduje się blisko w tym miejscu, w ośrodku ruchu drogowym i w tym miejscu będzie oznakowany specjalną tablicą przed wodem, że każdy przejeżdżający będzie wiedział, że jak trzeba będzie udzielić pierwszej pomocy komuś, to jest on jest tu widoczny każdemu jadącemu. Czyli wspiera pan orkiestrę? Oczywiście, cały czas wspieram. Wszyscy działają na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, którzy działają na rzecz poprawy życia ludzi lub ulżenia trochę w cierpieniach, tam jesteśmy. Dziękuję bardzo. Postawiony? Nie ma nic. Ławka jest na samochodzie Rafała, a namiot, jeśli jeszcze nie ma, to zaraz będziemy Roki ścigać. Łukasz, poczekaj chwilę. Powiedz mi, co ty tutaj robisz? Ja robię zamieszanie i wszystkich ścigam i... I musisz już uciekać? Tak. To leć. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Co pan tutaj robi? A proszę panią, szukam szczęścia. I co znalazł pan? Pan Tomka Suchockiego. Potrzebny mi jest. To zaraz będziemy go szukać, ale proszę mi powiedzieć, co pan tutaj w ogóle robi? Tak stoi pan i szuka szczęścia, a znalazł pan choć... Znalazłem szczęście? Jest. Jedno moje szczęście, drugie moje szczęście. Wszyscy. No to dobrze, niech pan leci szukać Tomka Suchockiego. Dziękuję. Chłopaki już żyją, mimo że godzina bardzo, bardzo, bardzo wczesna, ale podczas finału... Jesteś przy Mikołaju. Dobra, Monika, zaczynaj. Dziewczyna. Witajcie Polsko! Ale co my powinniśmy? Z wieczora będziemy zbierać krew. Tak, panie też, Berciaki, zapraszamy serdecznie. Berciaki, Marek Zborowski, szkoła numer 6. Prosimy bardzo. W tym roku gramy na dwóch scenach, różną muzykę. Będą miksy. Zaczynamy tutaj od... Serdecznie zespół Berciaki. Posłuchaj bluesa.
Ale życie to jest koncert, ty w nim grasz. Śpiewającą powieść żyje się. Graj, graj, to jest twoje solo, to twój czas. Graj, nikt cię nie zaprosi drugi raz. Graj, pokaż jak to pięknie mówię się. Graj, graj, to jest twoje solo, to twój czas. Jaki dla was, słuchajcie, niech słowa w czym się zmienią, przesuńmy się bliżej do siebie. Nie... I oczywiście witamy słońce, 14 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzisiaj z tej sceny płynąć będą dźwięki aż do wczesnych godzin nocnych. Teraz póki co w dalszym ciągu rozgrzewają was beciaki. I raz jeszcze gorący apel, przytulmy się do siebie odrobinkę. Dzień! Jak? Słuchajcie, ja myślałem, że słuchaczanie są zakręcani, tak? No to dożyłam, beciaki! Tak? Dobrze? Beciaki! Zespół beciaki! Brawa! Łukasz! Przyjechał już! Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy nasturcje na deszczu mokną. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiołu przybrały nieba. Ciszy tak smutno szepce zegarek, o czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kreską. Więc chodź pomaluj mi życie. Świat mój się zarumieni, niech mi zaśni w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Słuchaj bluesa, który porusza, gdy tylu ludzi go gra. Z was ma serce z lewej strony, więc zapraszamy do was, tam z chodnika, chodźcie tutaj bliżej. Rozgrzejmy to miejsce, Suwalszczyzna, biegun gorących serc, hasło sprzed roku, aktualne także w tym. Przystań na chwilę, popatrz dookoła, jak to się mogło stać, że w środku i to jest piękne, to jest wspaniałe. Cudowne. Dlatego warto jest żyć. Dobrego, drogi kolego, to ty zaśpiewasz jak my. Wszyscy!
przez górę serca. Wejdziemy w rytm serca Bluesa. Niech zacznie twoi śpiew, a nie zory. Do końca świata nie palaj. Jeden dzień dłużej. Zagramy razem jeszcze nie jeden raz. Wejdziemy w rytm serca Bluesa. Niech zacznie twoi śpiew, a nie zory. Do końca świata. Rozgrzewamy, kończymy! Wejdziemy w rytm serca Bluesa. Niech zacznie w twoich drzwiach orkiestrowy rytm. Do końca świata nie ma raz. Zwałki! Zagramy razem jeszcze nie jeden raz. Wejdziemy w rytm serca Bluesa. Niech zacznie w twoich drzwiach orkiestrowy. Pomocy dla was, dla dzieciaków po raz 14, moi drodzy, zapraszamy, zapraszamy tutaj bliżej do nas. Muy honrado, que me gusta lo mejor. Podobny jest. Mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ale mi morena, ale mi corazón. Dobra, dalej nie śpiewam. Dalej nie śpiewam. Kurczę, nie wiedziałem, że znam hiszpański. Ruszamy się, słuchajki. Też, no widzisz właśnie, bo wrażliwość się nie zmienia, choć są nowe pokolenia. Hej, hej, hej. Ja, ty, ty i ja. Andersena każdy zna. 200 lat, 200 lat. Jego baśnie czyta świat. Ja. Ty, ty i ja. Andersena każdy zna. 200 lat, 200 lat. Jego baśnie kocha świat. Gerda, Kajuta, Lineczka, Słowik, żołnierz, Jaskółeczka. Los dziewczynki zdawał pani to historię o nas samych, o łabędziach nas ukrytych, nas dzieciakach pospolitych. Lecz gdy ciut się poduczymy, jeszcze wszystkich zadziwimy. Zadziwmy świat! Ja i ty, ty i ja. Andersena każdy zna. Wyłożymy. 200 lat. 200 lat, jego baśnie czyta świat. Ja i ty, ty i ja. I pan też, i pani również. Andersena każdy zna. 200 lat, 200 lat, jego baśnie kocha świat. Siemy Polka, siema Jurek, z tej strony najzimniejsze miejsce w Polsce. A to wcale, wcale nie jest zimno, kto powinien zimno, pierwsza w tym stubokach, jest wspaniale. Jest dzisiaj tutaj bardzo światowo, mamy gości z Litwy, Łotwy, Białorusi, ale łączymy się całym światem. No i mamy gości z Litwy, a teraz wrócę do miasta Kasiu Miejki, chcę przekazać prezent. Pomachajcie światu, słuchajki! Ty i ja. Andersena każdy zna. Nawet 20 lat, huśnie wsuwał. 200 lat, jego baśnie
Słuchajcie, walają w Polsce! Słuchajcie, walają w Polsce! Pokażcie, że jest nas bardzo! A sobie odsunął tak gorący hiszpan? Witajcie na samowitacie za Polską! Jego właśnie jego gorących serc! Jak słuchajcie, jakby wytwo podlaskie bawiło się przed laty? Słowaszczyzna biegunem gorących serc, dzisiaj słowa w czyny się zmieniają. Ruszamy się, bujamy się nie tylko dlatego, że jest nam zimno, wręcz przeciwnie, jest nam gorąco, 100 stopni w sercach. Byciaki w dalszym ciągu specjalnie dla was. I pokazujemy, że żyjemy i zapraszamy tam spod ściany, bliżej do nas. Ludzi do gra. Machamy! To nie swój spokój. Robimy meksykańskie. To ja! Tak gramy razem jeszcze jeden raz. Jeszcze dwa, nawet dwa. Wejdziemy w rytm serca blusa. Niech zabrzmi w twoich szybach oczy strony. Niech zabrzmi. Do końca świata niech nagra. I wszyscy. Moi kochani, gdzie są wasze ręce? Nie widać, że żyjecie. Czyżbyście się zmęczyli? My tu skaczemy i ciągle jest tam zimno. Rozgrzewamy. Policjantów z Białegostoku, pan Robert Cześcik wytłumaczy nam, co zrobić, gdy zatrzymuje nas. Starać się przez to nie uciekać, bo cię goni. Ucieka, nie goni. Dzieciom również wracać do pełnej sprawności terapeuci. I dlatego serdecznie zapraszamy do naszego stoiska pod hasłem kampanii Stop Bezmyślności, która dotyczy właśnie niwelowania zagrożeń ze strony psów. Dziękuję bardzo. Oczywiście tych zagrożeń jest bardzo dużo, nie tylko taki psa, ale między innymi na co dzień spotykamy się z wypadkami na drodze. Znamy numer 112, ale co naprawdę zrobić, gdy będziemy świadkami takiego wypadku, Moniko? Jesteśmy świadkami
rękami, to wam pewnie nie Suwalska Kapela Piesienna. Zostawiam was w ich rękach. Witamy, pozdrawiamy. Na tak wielkiej scenie jeszcze w tym składzie nie graliśmy. Prosimy o wyrozumiałość. Było coś dla młodych, to teraz coś dla sentymentalnych.
singiel tańczą goście, cygan na gitarze gra. Otwór serce swe na goście, melodia płynie tak. Pod niebem chciałbym być, z taborem chciałbym być, lecz muszę ludziom grać, co noc jak dziś. Ludzie patrzą na cygana, podziwiają jego grę. A trzyma cię do pokoju, ja tak bardzo kocham cię. Ty odjechała Rosja, z tobą cygańska. Ja pozostałem sam i muszę grać. Zrozumieć może jego smutek, jego żal. Goście bawią dookoła, a gdzie spogląda w dal. Ołkaj gitarą, płacz tak jak płaczę ja. Serdeczny górę łkaj, żałość nie łkaj. Słyszała to gitara, uderzyła w stronę swą. Zwęczała, zapłakała i wyszła. I nikt nie słyszał już cygańskiej pieśni tę. Gitara znikła gdzieś i cygan też. Siedzę tam w tym busie, przychodzi koleś, zdjęcie robi. A ty tu masz jakieś tam, to mówię. Ale ty! Ja mówię, no pewnie, chyba zaszkodzę. No jest, trzeba. Dobra, się obejrzę. Nie chcę? Drodze? Chleba. Ty typowo, ty powiem, czy obrońcie w drużynie. To typowa stara niemiecka rafa rozgrywkowa.
to polega na tym, żeby ten pies wykonywał ćwiczenia na zasadzie zabawy, szybkość, dzień, precyzję oczywiście, jedynie prawa potrąca, no i czas. Zadziewać wszystkie ćwiczenia, powtarzam, bo powiedziałem, że jest ułamek tego, co ten pies robi na zawodach, ale liczy się czas. Wszystki pies wykona te wszystkie polecenia. To wszystko na zasadzie partii. Chęć i do pracy. Oczywiście za każde ćwiczenie. Jak widać, nawet zwykłe siadanie jest wyższe, jest to bardzo poprawianiem, trzeba odchodzić w okres, trzeba wyrównać. Za wszystko to na koniec. Chodźcie, tam do który nie ma motywu. Brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Chodźcie, więcej tego brawa. Bardzo dobrze. Dobrze, jedzie się przy okazji. Ja w tamtym roku jadę, czekaj. Huhu! Dobrze, dziękuję. No, kłaniam się, czołgi. I znów nie zablokowałem. Ale tutaj bo będzie z takim wejściem. Tak, do wycy. Tak, tak. Tak. Ja nie będę przeszkadzał. Do czyszczenia wszystko, pajęczyny i tak dalej. Bardzo dobrze. Oh,
bolało? Nie.